Rewolucja z ducha. Wywiady fundamentalne Tomasza Terlikowskiego. Rozmowy fundamentalne czas zacząć dziś. Naszym gościem jest Piotr Stwieciński, publicysta, współpracownik Rzeczpospolitej, w przyszłości między innymi prezes Polskiej Agencji Prasowej. Witam serdecznie. Witam. Zacznijmy od takiego pytania bardziej osobistego. Jak zapamiętał pan pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski? To w 79 roku. To jest takie pytanie, które ja zadaję prawie każdemu gościowi, bo okazuje się, że wbrew takiemu mitowi, że wszyscy strasznie tą pielgrzymkę przeżywali, że to było takie ogólnonarodowe poczucie solidarności, to okazuje się, że wspomnienia są bardzo różne. Niektórzy mówią wprost, że rozkręcali się, ale nie wszyscy się rozkręcili w czasie tej pielgrzymki. W związku z tym wracam do tego. No więc to można chyba to zastosować do mnie również. To znaczy ja miałem wtedy 16 lat. Byłem nastawiony opozycyjnie zdecydowanie. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie religijne, no to byłem, no może mnie określić mianem poszukującego, ale pochodziłem z rodziny laickiej całkowicie. I w zasadzie w sensie religijnym, takim głęboko religijnym, to nie mogłem powiedzieć, że przeżyłem tą pielgrzymkę. Ja ją przeżyłem jakoś tam politycznie, jakoś tam towarzysko. Natomiast czegoś takiego jak jakaś przemiana, tego ja nie pamiętam, bo tego po prostu nie było. Jak politycznie? To znaczy ta pielgrzymka już była... No jakoś była, to znaczy to, że niech wstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi, no to było odebrane i przeze mnie też było odebrane jako element takiego niedookreślonego, ale jednak mocnego wsparcia dla zmiany, no dla zmiany w Polsce. Poza tym ja czytałem też wtedy no, prasę opozycyjną, pamiętam taki niesłychanie kąśliwą reportaż, nie wiem, czy to był biuletyn informacyjny KOR-u, czy jakieś inne pismo korowskie, które szydziło w sposób straszliwy z działań telewizji publicznej związanych z pielgrzymką. To znaczy tam były takie sytuacje, że papież się spóźniał gdzieś bodajże do Belwederu, a nie można było pokazać tłumów. I wszystko tam spoczywało na barkach tego nieszczęsnego speakera, który musiał coś tam gadać. No i gadał coś tam zupełnie bez sensu, powtarzając kilka zdań, zmieniając kolejność wyrazów w tym zdaniu. Generalne przesłanie tego wszystkiego było takie, że komuniści się ośmieszyli. Że komuniści jakoś się tutaj ośmieszyli, mimo tego, że Gierek przyjmował tam postawny polityk, jak wiadomo, europejski, ale że komuniści się ośmieszyli i że jesteśmy jakoś bliżej czegoś. Właśnie nie wiadomo czego, ale czegoś. To takie wrażenie pamiętam. Pamiętam jeszcze jedną rzecz, o której się mało mówi w tej chwili, a może warto o niej powiedzieć, bo to jest chyba ciekawe. Mianowicie ja pamiętam falę plotek, która była tuż przed pielgrzymką. Plotek, o których już teraz wiemy, że były przynajmniej w dużej części produkowane przez MSW, a wszystkie były na pewno kolportowane i wspomagane przez MSW, takich plotek panicznych, które miały na celu ograniczenie liczebności na zgromadzeniach. No wtedy jeszcze nikt nie wiedział, jak wygląda msza papieska i wszyscy wiedzieli po prostu tyle, że będzie bardzo, bardzo, bardzo dużo ludzi. No ja pamiętam taką plotkę, że już jakiś komputer gdzieś tam wyliczył, nie wiem, 1000 śmiertelnych ofiar zadeptanych, nie w sensie jakaś policja, tylko zadeptanych w czasie pielgrzymki. Pamiętam inną plotkę, że już się można gdzieś zapisywać na działki pracownicze, które będą utworzone na miejscu ogrodu Saskiego, który oczywiście będzie zrównany z ziemią, wszystkie drzewa i rzeźby, wszystko tego, no i że już w tej chwili gdzieś się, nie grodzi, ale można się zapisywać na te działki. Ja pamiętam, że w mojej rodzinie, jeżeli chodzi o babcię i trochę mamę, to była taka panika, co się ze mną stanie, jak pójdę.
Właśnie z powodu tych plotek. Czyli te plotki były przyjmowane, one były traktowane... Przynajmniej częściowo. Przynajmniej częściowo poważnie. Tak, no ja mówię, no wtedy nie było doświadczeń z tak wielkimi zgromadzeniami. Czyli rozumiem, że pan jako człowiek no, czujący się opozycyjnie był na tych, przynajmniej na niektórych z tych... Z jakichś powodów, nie pamiętam jakich, nie zdążyłem na główną mszę warszawską. Znaczy byłem jakoś na obrzeżach jej. I nie przez cały czas, natomiast byłem na spotkaniu z młodzieżą pod Świętą Anną. I tu byłem cały czas tam, zaczepiłem się o zaprzyjaźnioną grupę oazową po prostu. I z Żoliborza i z nią razem tam uczestniczyliśmy w tej mszy. A jak przyjmowało te wydarzenia na pana pokolenie, pana rówieśnicy? To znaczy, znowuż funkcjonuje taki stereotyp, mit, a może w jakimś stopniu prawda, że to już był czas, w którym Kościół wygrywał wojnę z komunistami młode pokolenie. Ale ja znowu rozmawiałem z innymi ludźmi, oni mówili, bez wątpienia komuniści przegrywali tą wojnę. To nie ulega wątpliwości. Ale niekoniecznie wygranym był Kościół. Jak wyglądało to podejście do tej pielgrzymki, ale także do kwestii takich, powiedziałbym, religijno-kościelnych w pana pokoleniu? To wyglądało bardzo różnie. To znaczy ta fala później miała miejsce ta fala, no różnie ją można nazwać, wzmożonego przeżywania nauczania, falą katolicyzacji można ją nazwać, rekatolicyzacji, ale to już jest później. To znaczy to jest coś, co tak naprawdę zaczęło się za Solidarności, a apogeum tego to był stan wojenny. Natomiast w tym momencie, o którym mówimy, czyli mówimy tam sobie o roku 79, to tak jak ja to pamiętam, to było widać, było czuć, że jeżeli chodzi o te środowiska młodzieżowe, te w każdym razie, w których ja się obracałem, przy czym no, nie byłem akurat na tym etapie mojego życia jakoś szczególnie aktywny towarzysko, więc też nie miałem jakiegoś bardzo szerokiego spektrum obserwacji, ale w tych środowiskach, w których ja się obracałem, było widać... Już było widać pewnego rodzaju wzrost takich postaw i aktywność, no właśnie oazy. Oazy to było wtedy słowo klucz. To nie zawsze była oaza, bo to były rozmaitego rodzaju działania, organizacje. No zbiorowo to się określało mianem oaza. Czasem niektórzy używali tego terminu w sensie pejoratywnym oczywiście. No i to było widać. Było widać koleżanki, które nosiły krzyże oazowe, na przykład na wierzchu. I no i w zależności od tego, jaki był nauczyciel, jaka szkoła, no to albo powodowało jakieś kontrowersje, albo nie powodowało. No ale ich starsze siostry, tych koleżanek, jak były w tym wieku, to nie nosiły takich krzyży i na wierzchu, prawda? Więc tutaj te zmiany było widać. Natomiast mam też takie wrażenie, że to jest jeszcze taki ostatni, czy jeden z ostatnich momentów, kiedy jeszcze żywe było, też to wyczuwałem, jeszcze żywa była tradycja tego, co się zbiorczo nazywało lewicą laicką, prawda? To znaczy, ta wrażliwość też istniała. Ja pamiętam też rówieśników swoich, którzy patrzyli na to wszystko no, z pewnym dystansem, a nie chodzi o ludzi o poglądach prorządowych, takich to w zasadzie nie było wtedy. Też skłaniających się do opozycji. Natomiast na katolicyzm patrzących z pewnym dystansem, bo wiadomo co, bo czarna sotnia, bo antysemityzm, bo wolność. No taki przekazany przez rodziców i dziadków zbiór może nawet nie, no nie wiem, czy poglądów, czy może intuicji może bardziej. To też pamiętam. A później to zanikło. Później to na parę lat zanikło. Znaczy to chodzi o takie poglądy, które potem wróciły w jakimś stopniu w Gazecie Wyborczej, no żeby już użyć tego terminu na początku lat 90. Tak, po 10 latach, czyli 12 latach to wróciło, jakoś tam wróciło w Gazecie Wyborczej. Przy czym w Gazecie Wyborczej, tej Gazecie Wyborczej z 91 roku to wróciło w znacznie formie bardziej agresywnej. Natomiast to, co ja pamiętam z 79 roku, to nie było agresywne. To było raczej...
To był raczej dystans. Może czasami z elementem poczucia zagrożenia, ale niewielkiego i 70... bardzo tonowanego przez to, że przeciwnik jest wspólny. 79 rok, no nie tylko moment pielgrzymki, która... Sam pan o tym mówił, że wywoływała poczucie, że coś się zmieni, ale także ten okres po pielgrzymce, kiedy wydawało się, że przynajmniej w przestrzeni społecznej, że nic się nie zmieniło. Były wybory oficjalne, te wybory, no, znaczy no, wygrali komuniści, bo nikt więcej nie mógł ich wygrać, to oczywiste, ale wzięło w nich udział według oficjalnych i nieoficjalnych danych zdecydowana większość Polaków. Wydawało się, że to wszystko tak na przestrzeni, powiedziałbym, społecznej upadło. Czy tak to było też odbierane w pana pokoleniu, czy też już... Wyście mieli wrażenie, że to jednak będzie szło do przodu. Ja czułem powiew nowego. Ja czułem powiew zmiany i może mi pan nie uwierzyć i słuchacze na pewno mi nie uwierzą. Natomiast mam świadków, za pomocą naszej klasy musiałbym ich znaleźć, ale mam świadków, że na Sylwestra 79-80 wypowiedziałem takie zdanie, że w tym roku nas będzie w Polsce wybuch. Przy czym i tego się spodziewałem naprawdę, czułem to, przy czym też oczywiście Solidarności i Sierpnia nie przewidziałem, w sensie takim, że ja spodziewałem się, że raczej wybuchu na skalę zwielokrotnionego grudnia na Wybrzeżu, ewentualnie, że to przejdzie w coś w rodzaju Budapeszt 56, prawda? Ale no czegoś takiego jak ta pokojowa rewolucja Solidarności, jak sama Solidarność, tego nie przewidywałem. Ale że coś w Polsce w 80 roku nastąpi, to mam świadków, że powiedziałem. I to było takie poczucie bardziej obecne, czy też był pan wyjątkiem? To znaczy... W pana środowisku oczywiście, ja się nie pytam o... W moim środowisku raczej nie było przekonania, że tak będzie, ale też nie pamiętam stanowczych opinii, że nie będzie. Znaczy to był taki równouprawniony punkt widzenia, niepodzielany przez większość, ale też nieuważany za kuriozalny. Na ile to Jan Paweł II wywołał takie poczucie? Czy jego obecność, jego pielgrzymka, ja się nawet może mniej pytam o nauczanie, ale bardziej o ten pobyt. No, w bardzo wielkim stopniu, ale to dostrzegliśmy dopiero w sierpniu. To znaczy, ja to dostrzegłem wtedy, kiedy zobaczyłem zdjęcia bramy Stoczni Gdańskiej z portretem papieża i wtedy to we mnie uderzyło i wtedy ja to zrozumiałem. Przedtem... Wydaje mi się, że tego nie rozumiałem. Znaczy, miałem poczucie, że ta pielgrzymka jest sukcesem naszej strony, czyli strony opozycyjnej. Wiedziałem, że jakoś się tam do czegoś przyczyniła, ale naprawdę nie powstało mi w głowie, do jakiego stopnia się przyczyniło. To znaczy, ja to raczej w tym momencie odbierałem w ten sposób, że coś w Polsce nabrzmiewa nam co najmniej od paru lat, od czerwca 76, że to z roku na rok, z kwartału na kwartał jakoś coraz bardziej zatrybia jakiś tutaj opozycyjny ruchy społeczne i że papież... wniósł w to wartościowy jakiś tam wkład. Natomiast wtedy nie czułem tego, jak ten wkład bardzo jest fundamentalny, ale to chyba wynika z usytuowania mojego społecznego ówczesnego. To znaczy dość elitarne warszawskie liceum i z tej perspektywy bardzo trudno było sobie wyobrazić, jeśli w ogóle potrafiłem sobie wyobrazić, pewnie sobie nie potrafiłem wyobrazić, jak to wszystko razem może wyglądać z perspektywy no, jakiegoś robotnika, a jeszcze robotnika nie z Warszawy. To wiadomo, że to są inne światy po prostu. I na ile to, co dla świat jakiej takiej wolności, który dla mnie był przyrodzony, naturalny, dla w innych środowiskach i poza Warszawą jest przedmiotem marzeń. W jakim stopniu pielgrzymka papieska pozwoliła sobie ten świat wyobrazić, a i przeżyć, no bo te tłumy, prawda, niekontrolowane przez milicję. No. I co pan zrozumiał w momencie, kiedy zobaczył pan ten obraz papieża? Co pan myślał? Jaki to był odbiór? Wiadomo, że trockiści francuscy, którzy przyjeżdżali tutaj, żeby wesprzeć prawdziwą rewolucję, przeżywali szok, widząc papieża, przedstawiciela instytucji zniewalającej ich zdaniem robotników na bramie jako symbol protestów robotniczych. A jak pan odbierał to zdjęcie? No, sam pan powiedział, że wywodził się pan ze środowisk laickich, tak. W związku z tym... To panu powiem, że... Bo ja w trakcie pielgrzymki wywiesiłem przez okno obraz papieża. Właściwie obraz, to był taki plakat wycięty z jakiegoś tam zachodniego pisma.
No i tam poszedłem później na te spotkanie. Moja siostra, o rok młodsza, czyli można powiedzieć rówieśnica, powiedziała mi dopiero niedawno, że miała do mnie głęboki żal wtedy, że uważała, że ja zdradzam rodzinę w ten sposób. Zdradzam tożsamość naszą i no, że miała żal, którego nie artykułowała wtedy, dopiero ostatnio, jak już jesteśmy ludźmi w średnim wieku, to powiedziała. To tak tytułem tego, jak różnie w różnych miejscach to mogło być przeżywane. Wracam do tego pytania, jak pan odebrał ten obraz tego papieża na tej bramie stoczniowej? Ja to odebrałem bardzo pozytywnie. Znaczy ja już wtedy byłem jeszcze bardziej poszukujący niż parę miesięcy wcześniej. No mówimy o 16-17-latkach, prawda? No to jest czas, kiedy to w tej epoce życia czas biegnie bardzo, bardzo szybko. I ja to odebrałem bardzo, bardzo pozytywnie. Nie miałem żadnego poczucia zagrożenia przez Kościół. Nie miałem poczucia... Było to raczej poczucie odkrycia. Odkrycia... Zresztą wszyscy mieli takie poczucie. No, ludzie też wywodzący się z bardzo laickich środowisk, a którzy się znaleźli po stronie Solidarności, też przeżywali wtedy taki czas, moment zachłyśnięcia. Zachłyśnięcia całym zespołem zjawisk, to znaczy robotnikami, stąd ta robotnikomania, prawda, lat 80-81, mądrzy są, wspaniali, to jest ten naród. Zachłyśnięcia Kościołem, który jest mądry, w jakimś tam sensie duchowo prowadzi naród, czego żeśmy do tej pory nie widzieli. To, jak mówię, to był taki moment zachłyśnięcia. Ja tym zachłyśnięciem, ja to też przeżywałem, aczkolwiek w sposób może bardziej umiarkowany, dlatego, ale to już jest kwestia osobnicza, to znaczy ja w ogóle mało jestem skłonny do takich entuzjastycznych, więc ja to też przeżywałem, ale mniej niż wielu. Co było potem? Bo potem jest stan wojenny tak naprawdę. Oczywiście jest sierpień, wszystkie te wydarzenia, tak. Nadzieje. Potem jest stan wojenny i koniec tych nadziei, bardzo drastyczny koniec, przetrącenie, w dużej mierze przetrącenie społeczeństwu kręgosłupa. No, część ludzi wyjechała, część została wyrzuconych, część zrezygnowała z nadziei. I w tym wszystkim, no ja to pamiętam bardzo słabo, ale pamiętam taki obraz świecy, o której słyszałem, że została wystawiona w Watykanie, nie tylko w Watykanie, również w Białym Domu. Na ile wtedy ta postać daleka, ale jednak czasami wypowiadająca słowa ważne, była istotna w takim doświadczeniu młodego człowieka o nastawieniu opozycyjnym. Tutaj muszę powtórzyć jeszcze raz, że mój punkt widzenia był... Nie był typowy, ja się pytam o pana. Zdeterminowany był też przez moje losy, to znaczy to było warszawskie liceum, jak mówię, elitarne. Które? Gdzie Lelewela, imienia Lelewela, tak. Wtedy bardzo dobre i znane, gdzie panowała wolność, jak na tam lata 70., to totalna niemal. No i miałem tam króciutki epizod aresztu w stanie wojennym, natomiast później znalazłem się w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, który był przez całe lata 80. strefą wyzwoloną kompletnie. Znaczy, to było w ogóle miejsce tak specyficzne, że to było chyba jedyne miejsce w Polsce, gdzie konformizm nakazywałby demonstrowanie postaw antyrządowych. Tak powszechne było, tak dalece po stronie Solidarności był Instytut Historyczny wraz ze swoją kadrą naukową i studentami. Czyli znowuż miejsce bardzo fajne, ale miejsce, które spaczało obraz rzeczywistości z całą pewnością. Aczkolwiek byłem już starszy, więc też więcej rozumiałem, prawda? Czegoś nie widziałem, mogłem się domyśleć, założyć. No więc... Z tego punktu widzenia to było bardzo ważne. Papież pełnił rolę bardzo ważną i kolejne pielgrzymki. Natomiast no, to było też takie miejsce, gdzie trwały dyskusje na ten temat, na przykład czy papież dobrze robi, przyjeżdżając do Polski generała Jaruzelskiego, czy w ogóle dobrze robi. Do tego tematu za chwilę wrócimy. Naszym gościem jest Piotr Kwieciński, publicysta, współpracownik Rzeczpospolitej, były prezes Polskiej Agencji Prasowej. Zostańcie państwo z nami.